jak najbardziej jestem zadowolony z Poloneza. Wszystko wyszło tak, jak powinno wyjść. Prawdę mówiąc, niewiele z tego pamiętam, ponieważ byłam tak zestresowana, że wiem, że tańczyłam, ale jak wyszło, to nie jestem pewna. Pewnie z boku o wiele lepiej to wyglądało niż w moim przekonaniu. Tańczyłam poloneza na swojej studniówce. Choć było to tak bardzo dawno, ale jeszcze pamiętam. Myślę, że te nasze studniówki były troszeczkę inne niż obecne. Tańczyłyśmy poloneza dziewczyny w czarnych spódnicach i w białych bluzkach. Zawsze mi się podobają. Każdy polonez mi się podoba. Mi się od razu przypomina moja młodość, ale mam już trochę latek, w związku z tym no, teraz każdy taki polonez to mi przypomina moje najmłodsze lata i takie szczęśliwe, bo to jest jednak dobry okres taki, jest człowiek młody, ambitny, taki naładowany energią, pozytywną energią. Ja się chcę patrzeć na te wszystkie dziewczyny, chłopaków, którzy są dobrze poubierani, starają się, są uśmiechnięci, także to wszystko jest naprawdę bardzo fajne. Znaczy, nasza studniówka była pod tym względem inna od tej, która się teraz odbywa, ponieważ młodzież bardziej uczestniczyła we wszystkich etapach tworzenia. Studniówka jest bardzo wyjątkowym dniem. Przygotowania do niego trwają bardzo długo. Zwłaszcza dla dziewczyny to jest wymagające, ponieważ ważna jest sukienka, fryzura, makijaż, to wszystko jest niezwykle istotne. Kreację znalazłam właściwie od razu, bo poszłam do sklepu i mi się od razu spodobało, więc ją od razu kupiłam. No i ja niestety potrzebowałam troszeczkę więcej czasu. Musiałam się rozejrzeć, wybrać tę jedną, jedyną najlepszą, ale myślę, że mi się udało. A ja godzinę. Tyle, że uszy cię było około tygodnia. Oczywiście, że krótkie. Nóżki musi być widać. Wiewne raczej. Obcisłe. Jak dla mnie obcisłe. No kolega się nie znam. No, o, tak. Mogą być czarne. Tak seksownie wyglądają. No, czarne tak. Czarne kręcą. Krótkie sukienki, nóżki i cycuszki. To znaczy chłopcy ponoć mają zakładać frotki zamiast podwiązek, tak coś słyszałem, ale to od pani wychowawczyni. Ale czy nie? Moja studniówka była wyjątkowa, dlatego że chyba dla każdego, kto jest uczestnikiem studniówki, jego własna, ta, której zdaje maturę w tym roczniku, jest zawsze wyjątkowa. Pamiętam praktycznie każdy szczegół. To była fajna impreza. Po latach, jak spotykamy się ze znajomymi, często wspominamy studniówkę. To są naprawdę fajne chwile. Pamiętam na przykład, że bardzo modne były wtedy białe buty. Dzisiaj może to brzmi trochę obciachowo, ale chłopcy wtedy zabijali się, żeby dostać białe buty. No i akurat mój partner te białe buty miał, w związku z tym czułem się w jakiś sposób wyróżniona przez białe buty mojego partnera. Czekałam całe 19 lat na tę imprezę. Uważam, że to jest chyba najlepsza jak na razie impreza w moim życiu. Mam nadzieję, że taką pozostanie. Stresowałam się nią przez cały ten rok trzeciej klasy.
Tak, jest świetnie, po prostu jest super, uwielbiam takie imprezy. Szalenie, szalenie mi się podoba i jestem pewien, że będziemy się fantastycznie bawić. No nie ma, nie wolno. No właśnie, nie możemy pić. Zero alkoholu. Grzecznie. Bawimy się bez, umiemy. A, właśnie, trzeba umieć się bawić bez alkoholu. Gdzie znalazłeś taką piękność? Gdzie znalazłem? Znalazłem w środku nocy. Może nie gdzie, a kiedy. W środku. Była bardzo potrzebna. Na gwałt. Sorry. Jaki jest stosunek mężczyzn do tego dnia? Stosunek mężczyzn? Następne. A jak się bawisz? Bawię? Bawisz? A, bawię! A co po studniówce? Do domu i spać. Pogrzało? Nie chcę poprawiny.